Dodajcie mu wszystkiego dobrego, żeby chłopak miał też dobrze w życiu, no. Ludzie, lajkujcie, 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 osob, lajkujcie. Życie na ulicy i hardcore. Pięknie. 'm bąbel i mam wyjebane. O, brat. O. Dzień dobry. To znowu ja, popierdolony człowiek. Ale bardzo pana przysięgam. To powiedz, opowiesz nam trochę, jak to się stało, że trafiłeś na ulicę? Ale jak pan siądziesz koło mnie, no to ja jak człowiek. Poczekaj. To panu opowiem od mojego roku życia. Opa. Tu lepiej siedź, albo siedź na tym, pana. Tu mam koce, tu lepiej siedź. Siadaj tu, tu lepiej ci będzie. Siadaj tu normalnie, tu ci dobrze będzie. Siadaj pan. Bo mój dziadek na tyle był sprytny, bo waka, bo wszystko. On to kurwa czaił, bo on kubusiem jeździł, rozumiesz? Nie. Bidas Justyński. Tak samo. O. Widas. Kubusiem. Po prostu z takiego zwykłego śmietnika zrobili sobie Kubusia. I nazwali go Kubuś. A przedtem jeszcze nie był Kubuś, tylko dopiero później go nazwali Kubuś, bo go sami zrobili razem. I Kubuś to był. To jest taki. Kubuś to jest takie imię i słowo, że to wszystkich brata, nie? Mhm. Kubuś. Samo przez się, nie? Mówi. Mm. No i dlatego właśnie zrobili to, ale jeszcze, bo ja mówiłem, no czemu zabili tą rodzinę, mimo ją, ja nie mam nikogo. Nie mam nikogo, mnie inkwizycja wychowała, wiesz? Najświętsza inkwizycja, jaka może być na świecie. Chodźmy. A skąd z Polski jesteś? Świdwin. Zachodniopomorskie. Okay. Świdwin, tam się wychowałem, ale miałem 3 latka, jak dopiero... Bo to wszystko, jak miałem 3 lata, mnie porwali, tak jak... Znaczy nie porwali, tylko... Odbili go. Odbili. Od złego, nie? Bo zło chciał mnie zabrać, a... A mnie inkwizycja zawinęła, nie? Mhm. Rozumiecie? Wie pan o co chodzi, o co... Przepraszam, bo jestem nerwowy, ja się jąkam tak samo. Ajajajaj, przepraszam. Muszę. Dobra. No od ilu lat jesteś na ulicy? No już... Koło 3 lat. Koło 3 lat. A ogólnie to jestem na ulicy od urodzenia prawie, nie? Bo miałem 3 latka, jak to wszystko widziałem. Od 3 lat moich się zaczęło. No byłem brzdąc mały bąbel, dlatego babcia... Świętej pamięci moja kochana! I to w Polsce nie nazwała bąbel, nie? No. A jak masz na imię? No bąbel, bo malutki, jak byłem w zarodku. No. I nie wiem. Zarysy twarzy wiem. Tak o, zarysy twarzy, ale nie pom... No. Mówię prawdę, bo zaraz spierdolę zaraz. Zarysy twarzy, tak wiem, włosy, to... Tak jakby pana widział na chwilę i od razu uciekam. Czy idę, czy coś. Na chwilę tak widzę, tylko... Tak jakby puzzle układał, chuj, puzzle najebane. Wszędzie, gdzie by nie poszedł.
i musi układać, wie co nieco, ale nie wie jak kochać, nie wie co to uczucie, nie wie co to słowo, ale się uczy, o dziecka! Przepraszam, ja się nauczę, ja szybko, ja z ulicy jestem. Mnie to boli, ja już nie chcę więcej mówić, ale pan nagrywa. Kurde. A co, chcesz jakoś zaradzić, wyjść z tego, czy...? No nie mam ani paszportu, ani dokumentów ID, żeby dowód, nic nie mam. Ale staram się, 80 euro i powiedzieli, że 40 euro mi tu wam pomogą. 80 euro muszę mieć i 40 mi dołożą na paszport, nie? Bo 100 tutaj jest drogo, muszę do The Haga jechać. The Hag. Tam jest ambasada, no. Tak, tam jest wszystkich ambasady, wszystko. No i tam muszę jechać, jak będę miał pieniądze, ale pierw muszę się umówić przez internet. A to też trzeba tam patrzeć i klikać cały czas klikać, żeby się dostać, klikać. No, ale jak już się dostanę od razu pieniądze, ja wiem, że dam dla pani tam w zamoku. Dobra, zobaczmy, może mnie wyjebę, może nie wyjebę, no dam. 80 euro, powiedziała 40 euro, to oni pomogą. 80 euro, na kubek se siądę i mam wyjebane. Pierdolny. Zarobię 80 euro, żebym tylko miał... Bo mi bardzo na tym zależy, ale ciężko mi. Z kim ja mam porozmawiać? Jak ja nie mam ani nikogo! Przepraszam. Bardzo przepraszam. Muszę nieraz tak krzyczę, nieraz muszę krzyknąć, a nieraz rozmawiam z człowiekiem i mi się wymsknie i krzyknę tak o nie, jak rozmawiamy. Ja tego nie chcę, tak nienawidzę tego, ale samo od siebie tego. Ja nie wiem, jak to zatrzymać. Nie wiem pana, nie wiem, czy się go mówię, nie wiem, jak to zatrzymać to wszystko, kurde. A jak ci się udało ogarnąć paszport? Żeby wyjść z tego jebanego. Jak ci się udało ogarnąć paszport, to co, chcesz do Polski wyjechać, nie. Do roboty iść? Gdzie do Polski zamieniam? Co planujesz dalej robić? Bo Polska to nie jest prawdziwa Polska. Bo polskie prawo kłamie. Przepraszam, że... No co, też cię skrzywdziło? Polskie prawo kłamie. I mam wyjebane i mówię to szczerze i z serca i kurwa z wszystkiego od siebie. Polskie prawo kłamie. I chuj. Że tak powiem, przepraszam, że to ostatnio dodałem słowo, ale jestem taki, że oni mogą myśleć, wszyscy inni, i nawet pan, i wszyscy tam, że ze mną coś się tak. Ale ja normalnie wstanę, zaraz komuś wypierdolę taką pizdę bułę. Oni nie przeżyją. A ja będę kupany. Takie coś, nie? Dlatego to mnie boli też. Mnie nerwy biorą, aż się te lepiej, nie? Nie wiem, czy widać, czy nie, ale jaj. Przepraszam bardzo. Nerwy. ADHD, ADHD, chuj wie co. Ja mam tu... No i muszę się sam uspokajać siebie. Przepraszam, że krzyczę, ale sam siebie muszę uspokajać. Nie mogę. To jebane. Pana dziękuję bardzo, panu moja. Przepraszam. Ajajajaj. No i zabili mi rodzinę i teraz ni chuja. 3 latka, jak miałem, mi zabili. Jak ja nic nie pamiętam nawet. Przepraszam. Tego wszystkiego.
Nie mam dość, nie, ja ich kurwy wszystkie w pizdu zarab. Kurwy szmoty, nie wolę, ty kurwa, zaraz tak, że w pizdu. Nie. Mówisz, plan jest, żeby to ogarnąć? Muszę tylko paszport chcę ogarnąć i od razu wypier... Od razu paszport, jak będę miał, to będę taki happy, że sobie pójdę do ING, że zrobię konto tutaj w ING, bankomatowe. Mhm. Idę do pracy, od razu idę do pracy. Wyjebane mam, od razu idę do pracy, pierdolę to wszystko. Bo nerwy, przepraszam. Ale tak. mówię prawdę. Przepraszam. Dowód. ING, idę sobie zakładać konto, dadzą mi na adres. Konto. I ja idę od razu do pracy, ja pierdolę, tu kurwa, zimno niż pracowałeś zimno. Już w Holandii, tu czy? Tu siedzieć, oni wyganiają, policja wygania z centrala, no kurwa, no ja pierdolę, człowieku. Pracowałeś w Holandii już, czy nie tak, jeszcze? Mam. BSN masz, wszystko jest ogarnięte. BSN numer, ostatnio mi nawet, chementę dawało mi tutaj, bo ja nie mam nic, dokumentów ani nic. No oni się pytają, dlaczego ja śpię na ulicy, a ja mówię, dlaczego śpię na ulicy i się tak patrzę na nich i patrzę, oni nic nie mówią do mnie, nie? A dobry człowiek zawsze by odpowiedział coś, nie przejmuj się, albo coś, dobrze będzie, chodź ze mną, ja ci dam koca, albo coś, żebyś miał chociaż nawet pod dupę czy coś, nie? Co ty? Patrzyli się na mnie jak popierdolony, to dwa razy w psychiatryku już tu byłem, kurwa, dwa dni. Za nic. Uwierz, że za nic. Przysięgam wam. Mówię, chuj, w pasy mnie zawinęli, kurwa, ambulansem. W pasy mnie zawinęli taką na sztywno, kurwa. A to gdzie, skąd? Jak? Z Chementy? Nie, na izolator, jak spałem. Jedną noc zajebiście, petarda, wyspałem się, wstałem, wszystko elegancko, wyszedłem normalnie. Na drugą noc wchodzę, wszedłem, mecz leciał. Barcelona, Brazylia, coś. Przepraszam, Brazylia coś, nie? I mam wyjebane, czy wy kurwa wiecie, czy nie wiecie. Bąbel i chuj. No, Brazylia coś, Argentyna chyba. Nie, Brazylia coś grało. O, to pana było, ja już panu mówię. Kurwa, a może tak, to było. 4-5 dni temu gdzieś, około 6. No, taki mecz. Brazylia na pewno, nie? Nie wiem, kto wyglądał, bo pierwszą połowę oglądałem. Chorwacja nie zawinęli. Wygrała. O, ile? Nie pamiętam, ile było, ale Chorwacja wygrała. No i grała, kurwa. Dobra. Oglądałem do 30 albo 20 coś minuty, pierwsza połowa. 7 czy coś. Chlas przyszli. Chodź na chwilę do mnie, mówią. Ci ochroniarze, ci cali, co tam pilnują tych bezdomnych w tym izolatorówek, bo to jest taki budynek, gdzie tam bezdomni przychodzą, ale tam są ochroniarze i oni pilnują, oni sprawdzają, oni tam wszystko, nie? Wszyscy do mnie. Bo ja oglądałem, bo ten plazma oglądałem, a ja jak oglądam, to jestem zadowolony. Tak. Kibicuję bardzo, jestem zadowolony, ja krzyczę, ja... ale do telewizoru tego, krzyczę, śmieję się, wszystko, do telewizoru, że jest, albo że jak mają trafić bramkę, to ja mówię, że tak będzie i trafią, i tak było, i mnie zawinęli zaraz, za nic, dobra, zawinęli mnie, ambulans zaraz przyjechał, bo ja w pokoju byłem, wzięli mnie w pasy, pana... Wzięli mnie w pasy, tak o, tutaj czerwonymi takimi tymi, na dwie, i jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, i temu zawinęli, tak o, szósta, siódma, klasa. To tak o, siedziałem na tym wózku, kurwa, co ludzi, co umierają, oni wożą, oni nie pomagają, bo oni kurwy za wolni są, ja im bym kurwą pokazał, i wzięli mnie i do... Psychiatryka mnie wzięli.
Jedną noc. Ja się śmiałem, jak mnie zawijali. Ja mówię, przecież oni mówią, nie używaj siły, tak ci mają, nie używaj siły, nie używaj siły. Czyli ja mówię, ja nie używam siły, macie, se róbcie co chcecie, no. Macie. Czyli ja nie wnikam, macie se. Wzięli mnie, zapierdolili, kurwa, także chuj. Ale jak przyjechałem do psychiatryka, jak pan trafisz, nie daj Bóg, do psychiatryka, nie pij wody, ani nic od nich nie bierz do jedzenia. Dwa razy się nadziałem, co byłem dwa razy. Raz wodę mi dali. O taki kat miałem, kurwa, z siedźmi wypiłem przed. Tak mi się pić chciało, mówię wody. Oni dadzą ci od razu, oni przyjdą, oni ci cztery kubki ci dadzą wody, nie? Ale w tej wodzie jest myk. Wypierdoliłem cztery, kurwa, takie normalne, kurde, kubki plastikowe, nie? Pana, przysięgam, nie? Cztery, jeden na łyk, drugi na łyk, trzeci na łyk, za chwilę, czwarty, chlas. Położyłem się, nie zdążyłem się nawet, już czuję, że pizda jakaś na głowę, taka pizda, że że wszystko się mieni, że oni próbują do głowy wejść. Nie ma opcji. Ja twardy, kurwa, silny. Nie wejdą mi. I to wszystko tak się mieni. Mi w głowie. A ja mam swoje, ja mówię, kurwa, ni chuja, nie ma opcji, ani nikt, ani nie wejdzie, ani nic, nie? Dobrze, oni kurwy kminią. Tam za plecami mi, kurwa, za... kurwy, syny jebane. Drzwi zamknięte, to jest kapa i wszystko, kurwa, ja se leżę i mam pizdę taką, mówię, kurwa, swoje se. Mówię. I myślę, nie mówię prawdy. Swoje, nie? Bo mówię, że to naprawdę wszystko, jak było. Mówię, swoje. A taka pizda, żadnej wody nie pijcie od psychiatryku. Przysięgam, mówię słowo, od razu mówię. Wszędzie wpierdolą te kurwa narkotyki jebane. Bo to kurwy są jebane, oni mają swoje tam narkotyki. Mogę się napić, ja muszę się napić, bo ja mam wyjebane, nie? Ale bo zapalił. Kurde. Pizdu to też. Przepraszam bardzo. Ja się jąkam, bo ja mam traumę, nie? Ja mam traumę z dzieciństwa, z tej tragedii. Dlatego i tak mam cię, przepraszam, ale ja się uspokoję sam. Tylko muszę nieraz krzyknę, nieraz nie, albo coś, ale nie patrzę na pana nawet, ani nic. Przepraszam. Kurwa, wypierdalaj! Kurde. Mówię o rodzeństwie, nie? No, właśnie dlatego później już się działa masakra, nie, w domu. Cały dom rozjebali, mojej mamie, moja mama była w ciąży, nie? A ten frajer, co kurwa wjechał do domu, on tak uwielbiał moją mamę, bo tu była z domu, tak kochał, tak bardzo kurwa, chciał ją na wszystkie sposoby i wyruchać i nie tylko i wszystko. Chciał z nią być po prostu. Ale moja mama, kochana, świętej pamięci, kurde. Była z moim tatą. Nie wiem, czy świętej pamięci, czy nie. Ale tak. I tamten skurwysyn, kurwa, śmieciewany, chciał mojego tatę odbić w pizdu, w bok, żeby mamę wziąć, moją świętej pamięci, nie? No,
a moja mama świętej pamięci była w ciąży i miałam... Bo kurwa, jak to powiedzieć? Nie mi, nam miała urodzić mojego braciszka, kochanego, albo siostrzyczkę, nie? Ja nie będę mówił już. Nie mówił już nic. Bo nie chcę wyzywać. A różne typy chodzą po ludziach, nie? No, dlatego ja tylko mówię tego. A wiem, że nikt mnie nie zrozumie, nie? Bo jestem jednym przypadkiem na kurwa nigdy. Nie wiem, przepraszam, że przeklinę, przepraszam. A! Na nigdy. Nie w swoim rodzaju, na nigdy. Zero, nieznaczący nic. Jest bąbel. Nie no, bąbel, tak nie mów o sobie. Mordo, ty nie wiesz, co to znaczy ból. Ja wiem. Ja ci mówię. I nie gadam nic, ale nagrywaj. Kurwa, niech wiedzą, skurwysyny jebane, kurwy! Szmaty jebane to. Ból to jest bardzo zła rzecz. Nic nie zrobiłem. Miałem ile miałem. Kurde. A wyłączymy co? Nie, nagrywaj. Tak. Kamera nagrywa i chuj. Aż się telefon wyładuje i chuj. Jak ci pana nie przeszkadza. Nie, no co ty. Kurde, ja patrzę, bo ja miałem ile? Kurde. Normalnie nagrywaj i chuj. 3 latka plus minus. No, może pół roku, 3 latka plus minus, może 2,5, 3,5 może max. I takie coś mi się stało w rodzinie. Naziści jebani. Te kurwy szmaty jebane. Przepraszam. Aj. No. Różne przypadki chodzą po ludziach, nie? Trzeba z tym żyć jakoś. Każdy mnie do góry jakoś chce unieść, a mówię nie! Ja mówię, że nie. Ja mówię, że o, piwo, wino, cygarety, papierosy i zioło. I dziękuję, do widzenia. I pierdolę to wszystko. Tak o mówię. A jak ktoś do mnie podchodzi i mi mówi, kurwa, chodź, ja ci pomogę, chodź, ja ci pomogę, chodź, i cię ciągnie na chama. To ja już nie wiem, co ja mam zrobić. Przepraszam. Ja bym sobie wstał, jakbym wypierdolił taką kurwę w ryj szmatę jebaną, żeby zdechła. Przepraszam. Mam nerwy. Masz mi to lepiej znowu, kurde, i nie daj Bóg, żebym się znowu jąkał. A zaczynam, bo czuję, nie? Ajajajaj. Cały czas na centralu przebywasz, czy gdzieś jakieś inne masz jeszcze miejscówy? Nie no, mordeczko, ja ci pokażę miejscówy, gdzie ja mam, to ty oszalejesz, no. Tu się położę, mogę. Wszędzie, gdzie jest dach nad głową, od razu ja się kładę, ja mam wyjebane. O, tu się położę tak samo, na betonie. Nie, dla mnie to jest, kurwa, ja pierdolę i... Dużo was tu Polaków jest na tym, na centralu? Oj. Takich jak ja to na pewno nie znajdziesz, to ci od razu mówię, ale jest trochę. Sporo. No.
Jutro o 8. Nie będę ci mówił wszystkich szczegółów, ani w ogóle, ani wcale, ani nic. 7. Bo to nie ma sensu, wiesz. Ty byś musiał przeżyć to i byś musiał... Ale ja ci nie mówię, że moje. Moje na pewno nie. Moje to jest moje. Mówię ci, nawet nie nikogo, sam byś musiał, jakbyś chciał, iść na ulicę, położyć się tylko na betonie, przykryć się, pod dupę sobie, wiadomo, karton, bo nie jesteś głupi człowiek, bo jesteś mądry człowiek. Pod dupę karton, położyć się, przykryć się kocem chociaż, bo masz, bo ja ci dam. Masz. Masz. Ode mnie masz. Ode mnie masz koc, od razu. A wiesz dlaczego? Daj zajarać. No i dobra, i na czym skończyliśmy temat? Że ty jesteś dobry, ja jestem dobry. Moja siostra mi się wyrucha zaraz. Złapię tu i tak będę ruchać. Ojej. Dziękuję bardzo panu Kamilu. Ani nie będę piwa, bo się zdenerwuję. A zacząłem się jąkać znowu. Kurde, kurde, dobrą. Dobrze. Wypij.